Cześć i czołem, drodzy widzowie. Bardzo boli mnie głowa i mam i tak obsuwę techniczną, więc będę się streszczał. Dziś opowiem wam o elemencie żołnierskiego ekwipunku, który teoretycznie już od bardzo dawna nie jest żołnierzowi potrzebny, a mimo to i tak rozpala naszą wyobraźnię i stał się symbolem potęgi militarnej. Dziś opowiem wam o bagnetach. Serdecznie zapraszam. Jako, że nie przepadam za historią starożytną i tak dalej, to przez ten okres dość zdawkowo przelecimy. Wyglądało to mniej więcej tak. Dawno, dawno temu, kiedy tylko ludzie zeszli z drzew, wyszli z jaskiń i zaczęli budować cywilizację, to zaczęli myśleć, jakby tu pomagać sobie w rozwiązywaniu na swoją korzyść różnych sąsiedzkich sporów. I tak oprócz narzędzi rolniczych, budowlanych czy myśliwskich, zaczęły powstawać narzędzia typu proce, pałki, łuki, maczugi, włócznie i inne przedmioty, które miały pomóc zabijać bliźnich. Mniej więcej do czasów takich geniuszy jak Aleksander Wielki opracowano podwaliny taktyki prowadzenia wojen i przez niemalże tysiące lat ten schemat pozostawał niezmieniony. Otóż kawaleria była królową pola bitwy, gdyż była szybka i silna, a kiedy już dochodziło do walki, potrzebowali narzędzia, które pomoże utrzymać kawalerię w bezpiecznej odległości od siebie oraz umożliwi wybicie oka temu po drugiej stronie, zanim on wybije oko nam. Dlatego podstawową bronią przez wiele lat była pika. Rodzaj włóczni tylko nie do rzucania, a jedynie do dźgania i trzymania wroga na dystans, o długim drzewcu zakończonym żelaznym albo innym grotem, który ułatwiał rozdzieranie ludzkiego mięsa. I tak oto długie szeregi na przykład hoplitów, wyposażone właśnie w takie piki, kłuło się wzajemnie, tłukąc i odbijając tarczami wrogie ataki. No i tak ogólnie przez bardzo długi okres czasu nic się nie zmieniało, aż we średniowiecznej Europie pojawiła się pierwsza, jeszcze prymitywna, ale już broń palna. Ona stopniowo ulegała zmniejszaniu i ulepszaniu, aż już w XVI i XVII wieku na polach bitew stała się stałym elementem. Większość wielkich dowódców tamtych czasów szybko się zorientowała, że jedyne co się liczy to siła ognia. Wtedy popularne były arkebuzy. Taki arkebuz ważył z wyposażeniem i z forkietem, czyli podpórką, z której się celowało, coś około 30 paru kilogramów. To jest raz. Dwa, przeładowanie tego dziadostwa zajmowało całą masę czasu. No i ze względu na to, iż obsługa takiej broni była przede wszystkim zajęta najpierw oddaniem strzału, a potem przeładowywaniem, a do tego już była tak obciążona, że nie mieli jakby tak by chcieli, gdzie nosić dodatkowej broni, to po oddaniu salwy formacja stawała się bezbronna. Wtedy też wprowadzono szyk, w którym formowano się w czworobok. 1/3 tego szyku była uzbrojona w arkebuzy, a 2/3 w piki. Kiedy uzbrojeni w broń palną żołnierze oddali salwę, chowali się do wnętrza czworoboku, gdzie w spokoju mogli przeładować, a pozostałe 2/3 uzbrojone w piki formowało wokół nich kwadrat najeżony właśnie takimi kolcami i pilnowali, żeby nikt tym uzbrojonym w arkebuzy nie przeszkadzał. Jednakże, kiedy tylko 1/3 szyku strzela, to jest dość mało. Nie możemy uzyskać na polu bitwy przewagi ogniowej. Dlatego coraz więcej było tych z karabinami, a coraz mniej z pikami. Jednakże powodowało to ten problem, iż żołnierz uzbrojony w broń palną wciąż był bezbronny wobec kawalerzysty. Dlatego też zaczęto kombinować, jakby tą broń przystosować do walki wręcz. I tak w połowie XVII wieku we francuskim mieście Bayonne zaczęto wytwarzać pierwsze bagnety, tak zwane szpuntowe. To jest bagnet, który wygląda jak kordzik myśliwski, który wtyka się w lufę karabinu, no i wtedy cały nasz karabin zmienia się w coś w rodzaju włóczni. A pomysł ten pożyczono od myśliwych. Gdy jesteście na polowaniu i macie karabin czarnoprochowy, który nie jest ani celny, ani nie ma dużego zasięgu i walicie do takiego na przykład dzika, to małe są szanse na to, że traficie go idealnie w główkę i zabijecie na miejscu. Oczywiście on zdechnie, bo poszarpiecie mu trzewia albo coś innego rozwalicie, ale jeszcze przez od kilku do kilkunastu sekund będzie to cholernie niebezpieczne rozjuszone zwierzę. Dlatego myśliwi, żeby dać sobie szansę w walce z takim przeciwnikiem, którego ranili, wściekli, a na którego już nic więcej nie mają, zaczęli swoje kordelasy myśliwskie wsadzać w końcówki luf, i tym sposobem szykować się na ewentualną szarżę zwierza.
Żołnierze tylko pożyczyli od myśliwych tę rozkminę i zaczęli stosować właśnie krótkie kordziki o bardzo podobnych do myśliwskich kordzików ostrzach do wtykania w lufy swoich karabinów. Jak łatwo jednak się domyślić, to rozwiązanie ma jedną, ale bardzo poważną wadę. Taki bagnet wetknięty w lufę uniemożliwia nam przeładowanie i strzelanie. Dlatego zaczęto kombinować, jak by tu zrobić, żeby broń mogła jednocześnie strzelać, a gdy przeciwnik jest blisko, kłuć, dźgać i pchać. I tak oto w niewiele lat później, w tym samym francuskim mieście, zaczęto kuć bagnety tulejowe. To jest bagnet od Remingtona Rolling Block z drugiej połowy XIX wieku, ale pięknie pokazuje, o co w tych konstrukcjach chodziło. Zazwyczaj była to szpila trój- bądź czterograniasta, która była przymocowana do pierścienia stalowego, który nakładano na lufę broni i potem za pomocą albo z płaskiej sprężyny, albo właśnie takiej dokręcanej obejmy, albo jakiegoś bloczka, czy tudzież innego rygla, albo o muszkę karabinu, albo specjalnie przyspawany do lufy występ, w który to wchodziło, blokowano, ryglowano i tym sposobem mieliśmy jednocześnie karabin i pikę do obrony przed kawalerią oraz piechotą wroga. No, ten wynalazek okazał się bardzo skuteczny w tamtej epoce ze względu na specyfikę walki. Otóż muszkiety, które zastąpiły arkebuzy, choć były tańsze i prostsze w produkcji, to wciąż były niedoskonałą bronią. Miały gładkie, niegwintowane lufy i strzelały tam, gdzie chciały, a zasięg skuteczny to jest tak powiedzmy do 100 metrów. Więc chodziło o to, żeby wielką masą, tyralierą piechoty podejść do przeciwnika, z bliska srutnąć mu salwą, bo tylko wtedy, kiedy ze 100 strzelb naraz wypali, mamy szansę, że trochę wroga poharatamy, i z małego dystansu po oddaniu salwy rzucić się na niego z bagnetem. No i ta taktyka sprawdzała się gdzieś mniej więcej do epoki napoleońskiej, kiedy odbywały się największe tego typu bitwy. Jednakże nawet w tamtych czasach, gdy sławny król pruski Fryderyk Wielki toczył wojny ze wszystkimi swoimi sąsiadami, na początku swej kariery wojskowej uważał, iż bagnet i jego zimna stal są czynnikiem decydującym o zwycięstwie bądź porażce. Lecz już w kilka lat później zmienił zdanie i też zrozumiał, że jedyne co się liczy na polu bitwy to siła ognia. Momentem w historii, w którym bagnet stracił swój podstawowy sens jako główne narzędzie przełamania, była wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Tamto też oddziały piechoty Unii oraz Konfederacji szły do walki jak za Napoleona, a i wcześniej jak za Aleksandra Wielkiego. Wielkimi zbitymi masami piechoty, maszerując i ćwicząc te wszystkie szyki, nawrotki i tyraliery, jak w poprzednich epokach, lecz spotkali się tam już nie z tą niedoskonałą, gładkolufową bronią, która miała 100 metrów zasięgu, ani tym bardziej z żadnymi pikami i włóczniami, lecz z nowoczesnymi kapiszonowymi karabinami gwintowanymi. A one niosły już od 300 metrów wzwyż. Także dramatycznie uległ skróceniu czas, kiedy żołnierz z bagnetem mógł dobiec do przeciwnika, gdy ten przeładowywał swój muszkiet i go zadźgać. Najbardziej klarownym momentem, kiedy było widać, iż taktyka natarcia na bagnety straciła sens, była bitwa pod Gettysburgiem. Tam też trzeciego dnia miała miejsce sławna szarża Picketta. Wojska Konfederacji musiały przedostać się przez liczące ponad kilometr otwarte pole, żeby zaatakować długie szeregi piechoty Unii, które schowały się za kamiennym murkiem i tam spróbować na bagnety ich wyprzeć. Do tego przeciwnik nie tylko posiadał nowoczesne karabiny gwintowane, ale także artylerię. Konfederackie wojska maszerujące przez otwarty teren zostały zmasakrowane. Taktyka, która liczyła sobie tysiące lat, stała się bezużyteczna wobec przytłaczającej siły nowoczesnej broni. Wtedy też w Europie, kiedy Prusy i Austria tłukły się z Danią, a potem wzięli się za łby, żeby zjednoczyć Rzeszę Niemiecką pod pruską egidą, też pojawiły się w Europie inne karabiny, jeszcze nowocześniejsze. Odtylcowo ładowane karabiny iglicowe. Wtedy też w bagnetach nastąpiła istna rewolucja. Bagnet tulejowy, a już szczególnie bagnet kłujący, odszedł w niebyt. Po pierwsze zmienił się sposób myślenia i mocowania bagnetu na broń. Ze względu na to, że austriacka piechota pod Sadową została zmasakrowana przez iglicówki Dreysiego, to taki kłujący nakładany na lufę bagnet nie był już potrzebny. Broń ładowana odtylcowo strzelała w jednej linii, nie trzeba było nic majstrować przy lufie, więc można było stworzyć bagnet, który będzie miał większą powierzchnię, który będzie miał stabilniejszy przyczep,
i który będzie miał inną formę. Zaczęto więc tworzyć bagnety nożowe. One oczywiście występowały wcześniej, ale dopiero w drugiej połowie XIX wieku świat zaczął przechodzić na coś tego typu. Tu mamy bagnet od karabinka Mannlicher. Zaczęto tworzyć bagnety nożowe, które mocowano z boku albo pod bronią na specjalnej szynie, a czasem także zostawiano obejmę wchodzącą na końcówkę lufy. Tym sposobem bagnet był zamocowany w dwóch punktach, więc był bardzo stabilny. Bagnet nożowy też był o wiele praktyczniejszy, gdyż nie tylko można było pchnąć nim przeciwnika, czy też ciąć, ale można też go było zdjąć z broni i użyć jako noża do walki albo narzędzie do jakichś prostych prac polowych, do przyrządzenia jedzenia. Świat zaczął robić inne bagnety i bagnety też zaczęto skracać. Jeszcze w czasach wojny francusko-pruskiej, krótko po niej, był pewien durny wyścig zbrojeń, szczególnie między Niemcami a Francuzami, na to, kto będzie miał dłuższy bagnet. Wtedy też powstała taka ślepa uliczka, swoista abominacja, jak francuskie i pruskie bagnety od typu Jatagan, począwszy, które były długie i zawijały się, żeby nie być w jednej linii z lufą, kończywszy na bagnetach typu Ość, jak ten tutaj pruski bagnet do karabinka Mausera 98-98A z I wojny światowej. Ni to szpikulec, ni to nóż, który miał za zadanie, podobnie jak pika w starożytności w średniowieczu, być po założeniu na karabin dłuższy od karabinu i bagnetu przeciwnika, żeby Prusak dźgnął Francuza, zanim Francuz dźgnie Prusaka. Jednakże była to ślepa uliczka, gdyż tak, jako noża tego nie użyjecie, bo jest to za cieniutkie, a jako bagnet kłujący, nawiązujący do bagnetów trój- i czworograniastych, totalnie się do tej roli nie nadawał, ponieważ kiedy już wbiliście go w Francuza i próbowaliście wyjąć, to zwykle się łamał. Był zbyt delikatny. Ciężko było generalicję przekonać, że długi i ciężki bagnet na długim i ciężkim karabinie nie sprawdza się w nowoczesnej wojnie manewrowej. Coraz częściej jednak zaczęto przechodzić do tego typu bagnetów. Najpierw właśnie dla obsług karabinów maszynowych, artylerii, czyli dla ludzi, którzy do ataku na bagnety idą w ostateczności, a potem wprowadzać je we wszystkich formacjach wojskowych. To jest bagnet typowy do Mausera, który został opracowany na przełomie XIX i XX wieku i stał się standardem w niemieckiej armii aż do końca II wojny światowej, a nawet trochę dłużej. Wtedy dopiero zaczęto powoli odchodzić od pomysłu bagnetu jako długaśnej szabli, maczety albo innej formy kosy podpinanej do karabinu na rzecz narzędzia, które może być użyte w walce wręcz, ale zarówno na karabinie, jak i w ręku, a także będzie używane jako przydatne narzędzie. Zmiany jednak szły bardzo opornie i w 1914 roku, kiedy wszystkie armie europejskie pomaszerowały, by bić się między sobą, bagnet wciąż był uważany za jeden z istotnych i niezbywalnych elementów taktyki wojskowej. Efektem tego żołnierze, zarówno niemieccy, jak i francuscy, angielscy czy rosyjscy, przez pierwszy rok wojny na rozkaz oficera zakładali bagnet na broń i ruszali do samobójczych szarż przez otwarty teren, w których byli masakrowani przez ogień karabinów maszynowych. Gdzieś przegapiono ten moment, kiedy w XIX wieku w Afryce Anglicy zaczęli używać przeciwko Arabom i Murzynom pierwszych nowoczesnych karabinów maszynowych na nabój scalony, elaborowany prochem bezdymnym, i zapomnieli, że tego typu ataki kończyły się masakrą przeciwnika. Zresztą nawet już wprowadzenie jednostrzałowych, odtylcowo ładowanych karabinów spowodowało, że bagnet, jakakolwiek inna broń biała na polu bitwy, straciła sens. Znacie na przykład film Zulu? Tam jest pokazana obrona stacji szpitalika misji w Afryce w Rogues Drift. Tam też broniło się raptem 140 Anglików, mających nowoczesne karabiny jednostrzałowe, odtylcowo ładowane Martini Henry, przeciw 4000 Zulusów. Wystrzelili setki tysięcy naboi, zmasakrowali przeciwnika i odparli ten atak, tracąc tylko 17 zabitych, no i reszta była ranna. Już to był wynalazek, który skutecznie hamował jakiekolwiek szarże z bronią białą. A cóż dopiero karabin maszynowy Maxima,
który był w stanie w ciągu minuty wystrzelić kilkaset pocisków i była to amunicja, która była znacznie celniejsza, znacznie mocniejsza i o większym zasięgu skutecznym rażenia. Jak to zwykle bywa w historii, beton lekcji nie odrobił i wszystkie strony wybiegały z okopów i rzucały się do samobójczych natarć, w których ginęli tysiącami, nie osiągając absolutnie nic. Wtedy to też w I wojnie światowej siła ognia okazała się absolutna. Co prawda, nawet niedawno opowiadałem o tym filmie o bitwie pod Kostniuchówką. Bagnet wciąż był potrzebny, gdyż czasem amunicja się kończyła albo wróg znajdował się w okopie i nie było czasu ani miejsca na strzelanie. Jednakże zaczęło to raczej powodować tworzenie wszelkiej maści tak zwanej broni okopowej. Sztyletów, noży, pałek, zaostrzonych saperek. W okresie międzywojennym zaś, kiedy wprowadzono nowoczesne lekkie karabiny maszynowe i pistolety maszynowe, bagnet całkowicie stracił rację bytu. I choć jeszcze w II wojnie światowej na froncie wschodnim, czy w trakcie wojny domowej w Chinach i w Korei próbowano dokonywać masowych szarż z użyciem broni białej, to nie miało już to absolutnie żadnego sensu. Bagnet swoje możliwości wyczerpał. Już w czasie II wojny światowej Niemcy zauważyli, że nawet taka forma noża jest de facto bezużyteczna na polu bitwy. Pomyśleli o tym, co stało się później trendem. Skrócili mauzerowski bagnet, a w jego rękojeści wsadzili coś w rodzaju scyzoryka szwajcarskiego. Bagnet nazywał się ten SG-42, wyprodukowano go tylko bodajże 7000 sztuk i był to bardziej nóż uniwersalny, który można było założyć na karabin, można było go używać jako sztyletu, jako noża do różnych prac bushcraftowo-survivalowych, no i miał właśnie cały ten niezbędnik z korkociągiem, z sprężyną do wyciągania łusek, śrubokrętami itd., itd. Bardzo praktyczne urządzenie. I świat po II wojnie światowej poszedł właśnie w tym kierunku. Bagnety do kałasznikowa czy bagnety do karabinków M16 stały się malutkie, króciutkie i zwinne, gdyż w walce decydowała już tylko i wyłącznie siła ognia. Wciąż jeszcze ten bagnet był potrzebny, gdyż zdarzały się szarże przy użyciu broni białej, lecz bardziej ich celem nie było dokonanie przełamania w linii wroga i zadźgania jak najwięcej przeciwników, co raczej sam piorunujący efekt widoku masy drących ryja mężczyzn biegnących w twoją stronę z naostrzonymi kawałkami stali. Zresztą to jest bardzo romantyczne i do dziś występuje w kulturze, jest to u nas mocno zakorzenione. Dziś bagnet przede wszystkim przetrwał jako symbol w kompaniach i oddziałach reprezentacyjnych, na broni żołnierzy, którzy pełnią wartę w ważnych miejscach, ale także jako pewien symbol. W czasie II wojny światowej sławne polskie plakaty mobilizacyjne z 1939 roku i hasło "Hej chłopcy, bagnet na broń". Bagnety na plakacie z okresu Powstania Warszawskiego. Bagnet stał się symbolem walki i oporu, a także ostatniej szaleńczej szarży na linię przeciwnika. I w tej właśnie roli funkcjonuje do dziś jako symbol, gdyż jeśli w wojsku znajdujecie się na polu bitwy i sytuacja jest już bardzo zła, tak naprawdę wszyscy wiemy, że to, że zaczniecie biegać z nożem na karabinie na prawo i lewo i próbować kogoś zadźgać, nie polepszy waszej sytuacji. Ale wykorzystywany jest w treningu wojskowym efekt psychologiczny, kiedy dowódca wyda rozkaz "Fake bayonets!". Wszyscy zakładają bagnet na broń i wtedy strzela im do łba adrenalina. Wiedzą, że to jest moment być albo nie być. I zwykle sam efekt psychologiczny wystarczy do uzyskania przełamania. Bagnety są też fajne z jednego powodu. Są bardzo fajne do kolekcjonowania. Tyleż to wzorów ich powstało. Bagnety niemieckie, austriackie, amerykańskie, brytyjskie, francuskie czy rosyjskie. Bagnety ze wszystkich innych krajów na świecie. Bagnety do Mausera, Enfielda, Springfielda czy Mosina. Bagnety zarówno produkowane w fabryce w nakładach milionów sztuk, jak i bagnety zastępcze, tworzone przez żołnierzy w okopach. Różne wariacje i mutacje na temat bagnetów zdobycznych, bagnetów uszkodzonych, przerobionych na coś innego. Bagnet jest bardzo wdzięcznym obiektem do zbierania i do badań. Dziękuję, tyle to z mojej strony. Mam nadzieję, że ten króciutki materiał wam się spodobał, a teraz idę kręcić coś innego. Cześć!